Jak Państwo widzicie, są już tam stoliki przygotowane i będzie się można zmierzyć z mistrzyniami naszymi tutaj w tenisie stołowym. A pierwszy koncert. Już przywitajmy dużymi brawami, mamy już na scenie zespół Strauss Ensemble pod kierownictwem pana Artura Jaronia i zespół tutaj prawie w godzinnym koncercie przedstawi Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie, jak już zostaliśmy zapowiedzieni. Zespół Strauss Ensemble działa od dwóch śpiewaków. Magdalena Izik, solistka Teatru Wielkiego w Warszawie. Aleksandra Stokłosa, solistka Opery Śląskiej w Bytomiu. I Mieczysław Błaszczyk, solista współpracujący z wieloma teatrami muzycznymi w kraju. Proszę Państwa, zaczniemy od Polki, patrona naszego zespołu, Johanna Straussa. Będzie to Polka, niech żyją Węgry. Mój znakomity kolega Artur Jaroń, szef zespołu Strauss Ensemble, który dzisiaj akompaniuje solistą w czasie dzisiejszego spotkania z Państwem, poprosił mnie, abym również parę słów do Państwa powiedział.
Tak jak przedstawił te piękne melodie operetkowe i wspaniałego kompozytora, jakim był Emmerich Kallmann, teraz jeszcze jeden ze słynnych kompozytorów muzyki operetkowej, chyba najsłynniejszy, bo zwany królem walca, autor utworu, który rozpoczął dzisiejszy koncert, Johann Strauss. I wielki jego przebój z operetki Baron Cygański, Wielka Sława to Żart. W spektaklu ten utwór jest wykonywany z towarzyszeniem chóru, a ja tylko zapytam, pomożecie? Znacie te słowa, nie? Pomożecie? Pomożecie. Rodowód mój spod znaku lwa, a w helbie moim wiatry dwa. Dziś sługa, jutro jaśnie pan. Lecz tu przekory wciąż ten sam. Alherem świata, wyznaczony dyplomata, lecz nie osłabia ani złota, nie masz tak przyjami ochota. Wzrok, by wprawić tłum w hipnozy mrok. Z trapezu skoczysz po szczelba. Publika gromki aplauz da. Bielona gęba budzi śmiech, tańczący słoń zapiera dech. Atleta czy kobieta z brodą. Tłum da pić w ekstazie wiodą. By żyć potrzebny wierzymy troszkę później. Natomiast te czarodziejskie skrzypce zaistnieją właśnie w operetce Emmericha Kallmanna, tego, który prowadził muzykę cygańską na salony, na sceny operetkowe, a więc hrabina Marica i Aleksandra. Po 4 tygodniach.